Hej, cześć, witajcie widzowie w zupełnie nowym symulatorze na moim kanale, oczywiście z Robloxa. Dzisiaj znajdujemy się na Kick Goal Simulator. Jako że widziałem, że sporo osób w to gra, to sam postanowiłem dołączyć i po prostu zobaczyć, co mnie tutaj czeka. Mamy od razu jakiś prezencik na start. Jest to 1500 klejnotów, które aktualnie nawet nie wiem, co robią. Aczkolwiek, jesteśmy już w gierce, widzowie, i mamy przytrzymać niby piłeczkę, także spróbujmy. Aha, i 92%. A, bo to jaką siłą uderzam? To tak trochę słabo. Chyba musimy zbliżyć się do bramki, ale jestem słaby, patrzcie. Oni tam sobie kopią, a ja tutaj muszę na sam ten, pod całą bramkę podejść. Stówka, dobra, mega. I co, ja za to zarabiam? A, pieniądze, okej, dobra. I w momencie, kiedy mamy pieniądze, to pewnie możemy coś później kupić. Mam rangę nuba, także naprawdę słabo. Okej, cyk. Ura, jest, gol, dobra. Nie no, udaje się jakoś to robić, ale możemy się teleportować. I co to daje? A, mamy siłę piłki, dokładność i prędkość. Rozumiem, czyli na maksa możemy sobie to ulepszyć. To dajmy na przykład siłę piłki, ulepszmy sobie ją na maksa. Czyli tutaj mogę ulepszać, tak? Rozumiem, mniej więcej tak to wygląda. Kupmy też sobie buciki, wtedy jesteśmy szybsi, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Mamy też sklep premium, oczywiście, jak to zawsze w takich gierkach bywa. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subika, jeżeli chcecie więcej odcinków z tego właśnie symulatora. Bo mi zaczyna się, mimo że dopiero zacząłem, to coś czuję, że mi się spodoba. Podoba, naprawdę, może mi się to spodobać. Idźmy dalej, uwaga. Dobra, pyk, jo. Dobra, teraz to mamy siłę, ej, naprawdę, to jest mocne, okej? Wow, dobra, nie no, ja bardzo dobrze kopię, widzowie, nie, jest elegancko, póki co. To mega mi się to tutaj podoba, w ogóle te dźwięki są giga głośne, więc może je przyciszymy, okej? I teraz patrzcie, kopa, cyk. Okej, dobra, nice, teleportujemy i w tym momencie możemy dać... Albo, myślę, tutaj, tutaj i jeszcze tutaj, na dwa. Dobra, wiecie, nie wiem, co dokładnie ulepszać jest najlepiej. Możecie mi oczywiście doradzać w komentarzach. Mamy tutaj jakiś też rebir w shop. O, okej, czyli tutaj możemy zrobić reset i mamy wtedy żetoniki. Rozumiem, co się dzieje? Monety zresetowane do zera, zresetuj świat. Okej, te tłumaczenie, w sensie, niedawno wyszło tłumaczenie do Robloxa od każdej gry i czasami jest ono totalnie dziwne. Wyspa nieba, zobaczmy. A, to jest do odblokowania za Robuxy. Dobra, przemyślimy to. O, na ten moment to raczej nie chcę nic kupować, chciałbym sprawdzić, jak to aktualnie wygląda. Z tego co widziałem, są też kodziki. I jeden z kodów to 150k, ale pewnie już to zrealizowaliście. Jeżeli nie, to już wiecie. I tak, 10 tysięcy klejnotów z tego jest. Oraz Saturn. To jest chyba jakaś piłka do wzięcia, tak mi się wydaje. Odkupiono kod, dobra. A, to znowu jest 10k klejnotów, czyli to nie była piłka, rozumiem. Teleportujmy może. I teraz tak, co ja tutaj mam? Poczekajcie, ja muszę to wszystko ogarnąć. Tutaj jest rebir w shop. Tutaj możemy kupić miejską skrzynię, pustyn... Ale to nie wiadomo za ile jest w ogóle, halo. Dlaczego... Ceny są nieznane. Co się dzieje? To znaczy, że musisz mieć odblokowany statek rakietowy, aby to kupić. A! Czy ja muszę odblokować jakieś... Okej, tylko tutaj mogę kupić aktualnie. Dobra, zróbmy sobie pierwszy opening za moje jedyne... A nie, nie mam pieniędzy. Dobra. Czy auto to oznacza, że sam będzie kopał? Automatyczne kopnięcie. Wiecie co? Może... A kupmy sobie, jak zaczynamy ten tryb. Chciałbym w niego pograć dłużej, widzowie. Więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj auto zdać. A, i to samo teraz będzie nawalało. Czyli mogę zostawić sobie tak naprawdę postać i ona będzie non-stop kopała sama. Tylko, że tutaj różnie siłę dobiera, widzę. Nie ma tak, że za każdym razem jest 100%. Tylko różnie, bardzo różnie sobie to ogarnia. Dobra, teleportujemy i kupujemy pierwszą skrzynkę. Oczywiście nie jest to jakaś super skrzynka, ale otwórzmy. Okej, przechowując tą kulę, co? A, bo mam nową tą piłkę. Długo się to otwiera, a nie, bo ja tu muszę kliknąć. Basketball, rzadkie. Za 4,23, widzowie, od razu rzadka piła. Dobra, bierzemy, oczywiście już ją bierzemy sobie do ręki, czy jak to zrobić? Czekajcie, wyposaż? Halo, mogę to wyposażyć? Nie, czekajcie, bo ja klikam na tą samą piłkę. Nie mogę, co ja robię? Tutaj, tą chcę. Okej, 909, wyposażony. Teraz już, a, wystarczy raz kliknąć. Nie no, Meres oczywiście musi nadusić milion razy, cały ja. Dobra, i za to o wiele więcej dostajemy. Dobra, nice, pyk, 100%, dobra, widzowie. Będę królem piłki, mówię wam, zrobimy to. Dobra, dajemy siłę, dajemy dokładność, prędkość też, jeszcze dokładność. Wszystko maksuję, po prostu wszystko, co mogę. I w tym momencie jestem o wiele szybszy. Za 4000 możemy odblokować kolejny tutaj, co to jest, razy 5? Jesteś w strefie zasilania. O, dobra, jedziemy. Dwa razy dochód, spoko. Ta strefa zasilania jest bardzo fajna, ale widzę, że pojawia się tylko co jakiś czas. Czy ja mogę teraz na przykład tą piłę wykopać aż z końca tego boiska? Uwaga! I cyk! A nie, troszkę na... pójdzie chyba... Wow! Dobra, widzowie, spoko, odblokowujemy. Kup, aby odblokować, spoko, jasne. Mamy nowy park, więc tutaj zapewne będzie można coś robić. No, póki co to nie widzę, żeby można było coś robić. Daily pack, free. Okej, spróbujmy. To jest serio za darmo? Ej, co? Jest piłeczki, mogę otworzyć, okej. Weźmy ten.
Jakiś nick, dobra, rozumiem. Czyli mam jakiegoś piłkarza? Tylko co on robi? Czekajcie. Poziom pierwszy, wyposaż. Czy to oznacza, że on... A, on za mną chodzi. I co, w momencie, kiedy on za mną chodzi, to mam większą siłę. A, okej. Okay. On mi daje 32 siły, 31 dokładności oraz 1-2 mnożnik pieniędzy. Jest to oczywiście taki podstawowy ziomek, bo no za dużo on nie daje. Za 20 tysięcy tam mamy, za 10 mamy tutaj. Dobra, mamy pierwszego piłkarzinio odblokowanego. Dla mnie oczywiście. Beres tutaj jest właścicielem. Oj, 79, ale i tak damy radę. Patrzcie to, cyk! Nie no, jak oni się w ogóle, naprawdę, jak się drą ludzie, jak ja to trafiam, wy to słyszycie oczywiście. Przy akompaniamencie muzyki. O, szybko tutaj, mamy mnożnik, mnożnik, mnożnik. Walimy z tego, dobra, cyk. Jo, nie no, ta gierka jest świetna. Widzowie, dajcie znać łapeczkami w górę, czy chcecie więcej odcinków. Ja na pewno postaram się zrobić ich więcej, bo naprawdę zaczyna się robić ciekawie. Serio, jest mega ciekawie. Dajmy może tak, widzowie, możemy odblokować sobie kolejne mapy, to wiadomo. Już odblokowaliśmy nową, patrzcie. Mamy park chest, a i każde odblokowanie daje nam nowe piłeczki. Co dostaniemy? Czy znowu będzie fart? Nie, nie mam farta, brudna piłka. No to nie, niezbyt sfarciło. Kupmy jeszcze jedną, uwaga. Oczywiście, że otwieramy, dawaj, dawaj, dawaj. No i znowu piaskowa kula. Znaczy nie brudna, tylko piaskowa, dobra. Ile jedziemy tak, dobra, jeszcze raz. Musimy coś mieć, musimy mieć dobrą piłkę. O, pniak, za 12,5. Wiecie co, otworzyłbym jeszcze raz, żeby spróbować coś kopnąć nowego. I lecimy już pokopać, uwaga. Co dostaniemy? To jest pierwszy taki odcinek pilotażowy, widzowie, więc pamiętajcie, że no aktualnie się dopiero tego wszystkiego uczę. Możecie mi podać jakieś porady oczywiście w komentarzach, jak zawsze. Możemy też sprzedać te piły. Wydaje mi się, że absolutnie do niczego są nam niepotrzebne. Nie wiem, tą pierwszą może sobie zachowam, bo to jest jakby, wiecie, to jest taka moja kariera, to jest takie... Zaczynałem od tego, co nie? Poziom 7 ma ta piłka. Te piłki mają poziomy, rozumiem. I tutaj można expa, żeby awansować piłkę. Dobra, to jest ciekawe. Tylko nie tutaj, ja chciałem do tego EQ. Dlaczego ja nie mogę tego... Czekajcie, czego ja nie mogę użyć? Pniaka. Pniak, rzadkie, okej. Okay. A, bo to jest sprzedaj! Matko, miałem na sprzedaj, dobra. Nie, teleportuj, dobra, jak już steleportowałeś, to kupmy sobie dokładność to i jeszcze prędkość i jeszcze dokładność, dobra. Tylko w tym momencie proszę... A, mam już zmienione na pniaka, dobra. No to kopiemy, widzowie, z mnożnika, dajemy. Cyk, ile dostaniemy, stówka? Jo, 12 tysięcy, dobra widzowie. Wydaje mi się, że bardzo szybko nam pójdzie ten symulator. A przynajmniej na ten moment idzie nam naprawdę, naprawdę bombastycznie, jak to się mówi. Także no mówię, jeżeli będziecie chcieli więcej, to dajcie po prostu znać. Ja lecę w tym momencie odblokować kolejną mapkę, bo nie ma co czekać. Dajmy nam mnożnik, cyk, i z mnożnika stówka znowu. Nie no, ja naprawdę jestem dobry, no muszę powiedzieć, że nie byłem pewien, że będę tak dobry w piłeczkę. I lecimy do kolejnego chodnik ze mną. Musimy odblokować kolejne tutaj przygody. Za 10 tysięcy mamy tutaj Park Tree, zobaczmy co to da. Czy będę tutaj gdzieś wejść, to na pewno będę mógł. Tylko co mi to daje? Czy może tam jest jakaś ukryta, nie wiem, niespodzianka dla mnie? Zobaczymy, zobaczymy. Okej, żebym nie spadł tylko, bo będzie lipa. Spoko. No, aktualnie to nie powinno się spaść, bo to wiecie, to nie jest jakieś giga trudne. Dobra, no mamy te drzewko, tylko co mi to daje? No aktualnie nic, ja przynajmniej nic nie widzę, no trudno. To lecimy dalej, odblokowujemy pustynię. Desert, okej, okay. No to mamy, jesteśmy na dezercie, czy tu można coś... Albo można stąd kopać tam, czy ja to dorzucę? Widzowie, 98,5, uwaga. Nie gadajcie. Tak, da się to stąd wykopać. Ej, dobra, ja muszę to trafić. W sensie, tu widzę, że gościu stoi, może on ma dobrą pozycję do tego, spróbujmy. O nie, 0,7, no to raczej nie dokopię. Co ja zrobiłem? Dobra, 99,2. Lecimy. O! Nie, troszeczkę za krzywo. Ojojoj, dobra. Wiecie co? Muszę to zrobić, bo to naprawdę wygląda cudownie. Jeżeli bym tak trafił z tej odległości, to byłbym z siebie dumny. O, dobra! Nie, za mocno. Chyba za mocno kopnąłem. A kopnijmy słabiej, zobaczymy, czy to jakoś wiecie. Nie, ja chcę słabiej. Matko, jakie ja mam buta. Tak! Dobra, udało się z tej odległości. Matko, ale... dobra, mamy który level w ogóle? Gdzie ja mam level? Bo ja już totalnie zgubiłem. Nie no, noob jest, okej, okay, czyli dalej jesteśmy nobem. A jak wykopiemy z tego mnożnika, spróbujmy. Może się uda, może jakimś cudem będę mistrzem piłki. Cyk, 87,8. Dobra! Wow, widzowie, jaki kopniak! Nice! Ej, co ja właśnie zrobiłem? Co się dzieje? Dobra, odblokujmy sobie jeszcze jedną krainę w tym odcineczku. Zapraszam, City. Dobra, jesteśmy w City. City. City i mamy za 750 tysięcy coś oraz za 2 miliony. Okej, okay, to aktualnie nas absolutnie nie stać. Teleportujmy się. Siła, dokładność i prędkość. Dobra, mamy wszystko i mamy odblokowane też nowe piłeczki, prawda? Bo tutaj odblokowywałem dokładnie. Mamy nowe piłki, na które trzeba zarobić i po prostu je wziąć i kupić. Widzowie, dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym kupił jakieś też perki później, bo wydaje mi się, że na przykład kupienie takiej ostatnia szansa jest na...
Dobra, na flopę, na piłkę flopę, to by było mega ciekawe. Pakiet startera, no nie wiem, czy, no znaczy to niby jest mega warte tego. Podwójne monety, podwójne exp, podwójne monety. To aktualnie jest razy 5 chyba i razy 3. Razy 3 lak i razy 5 monety, więc widzowie, i tak teraz aktualnie jest event. Także to tam wiecie, mniejsza o to. Tylko tak, szczęście kiedyś się na pewno kupi, plus dwie skrzynie obszaru do ładowania. Nie, to tego nie chcemy. Ta wyspa by była ciekawa do odblokowania, albo VIP. Zdobądź 50% więcej PD piłki i zdobądź nie... Okej, okay, tak czatu. Dodatkowe profity, super szczęście i jakieś większe tutaj, zobaczcie, automatycznie kupujecie, to sobie już wzięliśmy. Więc wiecie co, wydaje mi się, że na ten moment możemy wziąć VIP-a i automatyczne kopnięcie. To będzie nasz pierwszy perk do tej gry, żeby zacząć jakąś gierkę. Dobra, cyk, mamy VIP-a. Nie wiem, co mi dokładnie daje, ale aktualnie już chciałem go wziąć. Dobra, więc mamy to, bierzemy kolejne 2500 klejnotów. Nie wiem, po co są klejnoty, możecie mi napisać, bo aktualnie nic takiego nie widziałem, żeby klejnoty tutaj mieć. Dobra, super luck. Aktualnie, dobra, czy ja to mogę... Ja tu mogę sobie użyć ten super luck, czy to jak to wygląda? Pewnie to... A nie, czekajcie. A, 50% więcej expa tutaj już dostaję. No okej, to rozumiem, tylko że... O, ja teraz kopa mam, naprawdę. Dobra, tylko tak, czy ja mogę tej potki gdzieś tutaj użyć, prawda? Brak? O, mam jedną potkę, lepsze szczęście. No aktualnie nie ma jej sensu używać. Wyłączny pakiet gwiazd, to też jest ciekawe. Taki ziomek by za mną chodził, na przykład Marsjanin. Mógłbym trafić go za 19%. Ale wiecie, to będziemy sobie robili w kolejnych odcinkach, bo aktualnie nie chciałbym wydawać samych Robux, tylko troszkę się pobawić gierką, co nie? Bo jak wydam wszędzie Robux, no to... Też tak troszkę dziwnie, nie? Przychodzę do gierki i już wydaję od razu. No kupiłem tylko VIP-a i kupiłem też sobie generalnie jedną tutaj rzecz, czyli to automatyczne strzelanie. A dajmy automat. Czy on trafi? No, tak, trafił! Co jest? Dobra! Czyli on chyba ma dobre namierzanie, wiecie? To jest troszeczkę wtedy takie... ułatwienie, nawet nie troszeczkę, powiedziałbym, że to jest giga ułatwienie, bo jak sami musimy wycelować, to wiecie, ciężej. Ale jak nam wyceluje gra na auto, które kupicie sobie za 129 robuxów bodajże, tak? Tam było 129 chyba, no to naprawdę, powiem wam szczerze, te kopniaki są giga precyzyjne. Także tutaj naprawdę, naprawdę spoko to wygląda. Musimy odblokować nowe, jakby nowe miejsca, ale zanim, to weźmy city chest i zobaczmy, co nam wypadnie. Być może sfarcimy... O, 6-1, stożek ruchu! Jak to się nazywa śmiesznie po polsku? Myślę w tym tłumaczeniu, dobra. I patrzcie, tym stożkiem w tym momencie, w ogóle to jest ciekawe, bo ja mam tego swojego miśka i ja go mam zawsze w ręce, więc to dziwnie wygląda z tą piłką. I teraz tak, czy ja się mogę w ogóle jakoś teleportować na te miejsca, widzowie? Jest jakiś taki teleporter jak w Pet Simulator? Można sobie coś takiego kupić w pasie? Jeżeli tak, to bym chętnie to zrobił, to na pewno. Dobra, mamy tego ziomka tutaj. Tutaj co jest? A, tu ten rebirth, możemy zresetować, ale nie wiem, kiedy robić w ogóle odrodzenie, widzowie. W sensie, kiedy się opłaca robić rebirtha? Możecie dać znać, kiedy opłaca się robić rebirtha, ja wtedy oczywiście sobie to sprawdzę i zróbmy jeszcze ostatni kopniak z bardzo daleka, widzowie. Czy ta postać jakby sama się też ustawia do bramki, także wszystko pięknie, fajnie i lecimy w tym momencie, ale ja teraz dostaję z obszaru mocy, patrzcie co ja dostaję, naprawdę mnóstwo klejnotów i mnóstwo monet. Lecimy na sam koniec i wydaje mi się, że to powinno być bardzo dobre, jeżeli kopniemy z samego tam końca, z tamtej oto wieży. Mamy naprawdę fajne konto, zobaczcie, no nie wiem, nawet nie w 15 minut zrobiliśmy naprawdę dużo. Autos i cyk, uwaga! Jo! Nie doleci chyba. Chociaż? Nie no, skrzywiło się. Autos nawet nie dał rady, więc jednak nie mam racji. Czasami auto też nie da rady. Dobra, spróbujmy może bliżej. Cyk. Okej. Okay. Doleci. Doleci. Nie! No nie, brameczka, no! Nie wierzę, słupek, no masakra. Dobra, jeszcze raz podejdźmy może tak bardziej z tej strony. O, widzowie, 90, mało. Ale może starczy. Dobra, 25 tysięcy klejnotów! Dobra, co jest? 644 kroki dalej byłem i trafiłem. Dobra, widzowie, nie no, w takim tempie to my po prostu, my wszystko przebijemy. Dajmy sobie 10, czekajcie, jeszcze tak, 10 tutaj i na prędkość powinienem też zbierać. Okej, okay, naprawdę, jak na ten moment, jak na pierwszy odcinek jestem zadowolony. Dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tego Goal Kick Simulator, bo jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą, naprawdę mega fajnie się bawię, także dajcie po prostu znać łapeczkami w górę. No i do usłyszonka, do następnego odcinka. A, i właśnie, jeżeli chodzi o awatar, wiem, że aktualnie jest pusty, ale wkrótce awatar wleci bodajże jutro, więc widzowie, już nie będzie tak pusto. Ja tutaj zajmuję się wieloma moimi kanałami, zapraszam też na inne kanały. No i wszystko za niedługo będzie na tyle ogarnięte, że wszystko będzie perfekto. Także nie przejmujcie się, że czegoś na kanale nie ma. Jak najbardziej będzie. Ostatni kopniak i dziękuję wam za obejrzenie. Do usłyszonka w następnym i cześć!